irytujący dźwięk, co nie? Nie! Otóż to wszystko. Wszystko, co usłyszymy w Back to the Future na Nintendo. Intro! Wypierdalaj, kurwa, bo cię zjem! Stury! Back to the Future to gra na podstawie filmu Powrót do przyszłości. Pierdolisz. Który został stworzony w 1985 roku. Pierdolisz. Kiedy wyszła gra? To w 1989. Kurwa, moje pole. Cztery lata, jak cztery lata? Ale lecz. Ale lecz. Tak, 4 lata. Może chociaż jest dopracowana? Nie kuja, to największy kawał sraki, jaki kiedykolwiek widziałem. A widziałem dużo. Przejdźmy do gry. W tle leci oczywiście... Przysięgam wam, ta muzyka wbije wam się w czachy jak świder w świdnicę i kret w kretowisko. Raz to usłyszycie, jesteście zdumieni. Chcecie iść spać, a tu nagle... Nie możecie iść spać, więc idziecie na kompa, a tam... Nie możecie siedzieć na kompie, idziecie na telewizję, ale nie, bo... Jesteście głodni i niewyspani, przez to źle się uczycie, jesteście samotni, samotność, depresja, depresja, choroba, choroba, śmierć. Pierdolisz. Da się czegoś łatwiej wytłumaczyć. Ta gra to jest mój mokry sen masochisty. Jako CNZ muszę przeciębić się przez to gówno, które twórca tej gry nazywa butelną. No, ekran tytułowy. Wszystko ładnie, pięknie. Myślicie, że to minie po wciśnięciu start? Nie! Ale chuj wam w oko, nie mija. Gameplay jest po prostu żałosny. Chodzimy Martin po Hill Valley i jak w filmie zbieramy zegary. Masz jakiś komentarz? Nie. Wypierdalaj stąd! Kiedy to się zdarzyło w filmie? Kiedy Marty jak jakiś p*** biegał w poszukiwaniu zegarków? To tak jakby gra o Rambo była shooterem na szynach. Możliwe? Nie. 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 Wypierdalaj! Nie. Spróbuj tą grę ugryźć od innej strony. Oprawa graficzna to żałość trzeciego stopnia. What the fuck? Kiedy Marty McFly nosił czarny bezrękawnik? Dlaczego nie ma czerwonego serdaka? Za każdym razem, gdy skusimy, pojawia się ta animacja. Nie reprezentuje ona śmierci głównego bohatera. O nie, reprezentuje ona myśli gracza. Dlaczego Marty się czołga po swojej śmierci? Chce wykopać tunel i spierdolić z tej gry? Możliwe. W tej grze naszymi przeciwnikami są ludzie noszący niewidzialne szkło, osiłki oraz zabójczyciele dziewczynki z hula hop. Po tej katordze dostajemy deskorolkę i myślicie pewnie, że odtedy jest łatwiej, ale pies cię o sukinsynu, jest jeszcze trudniej, bo ta deskorolka jest szybsza niż mój stary w łóżku. Gdy już przecierpieliśmy wystarczająco, gra postanawia nas przepuścić do poziomu trudniejszego niż muzułmańska wersja Dzieje Słoli. Co kurwa? W tym poziomie musimy rzucać szejkami w tych złych. Byłoby dobrze, ale nie. Jest to praktycznie niemożliwe. Bo perspektywa jest tak spierdolona. Ciekawe co się stanie, gdy nas wyrzucą. O my, obejdziesz pokazanie sznur. To jest przecież oczywiste. Wiecie, ilu gości mamy zabić? Pięć... Kurwa, pięć ludzi. Tego nawet nie przyjdzie... A to dopiero ja! Zgadnijcie, co później. Kolejne łażenie po mieście. Nie! Boże, nie! Nie!
Więc chodzimy dalej, później dochodzimy do szkoły, gdzie Marty broni się przed swoją matką, która się w nim zakochała i chce go pocałować. Jakbym nie oglądał filmu, to jak ja mam to interpretować? Kobieta kanibal rzuca sercami w nastolatka, a ten musi się bronić książką? Tutaj również musimy przejść ten poziom perfekcyjnie, bo... tak. Nie! Boże, nie! Nie! Ten żart jest już słaby. I ten gwałt uszu. O rany! Ciekawe, co będzie dalej. Kolejne zbieranie zegarków na deskorolce, rzucając kolami do kręgi w dziewczynki z hula hop. Gdy już oczy już będą nam krwawiły, a ręce same prosiły o amputację, dochodzimy do dyskoteki, gdzie musimy dobrze palić konia. Bo inaczej George i Dana się w sobie nie zakochają. O ile pamiętam, to oni w filmie zakochali się, bo na dyskotece spojrzeli sobie w oczy, a nie dlatego, że jakiś p*** dawał koncert życia. Ale co ja tam wiem? Zgadnijcie, co dalej. Nie, nie zgadujcie. Powiem wam, co jest dalej. Dalej jest znowu zapalanie po tej p***ne zegary. Po kilku godzinach wreszcie wskakujemy do DeLoreana i... unikamy błyskawic. Przecież aby się przenieść w czasie, musi nas uderzyć piorun. Więc czemu ich unikamy? Mnie pytasz, pytaj mamę. Gdy już się przeniesiemy w czasie, to już koniec gry oraz jedno z najgorszych zakończeń na świecie. Czas na podsumowanie. Back to the Future to jedna z najgorszych gier na Nintendo. Grafika jest słaba, efekty dźwiękowe są złe, brak powiązania z materiałem źródłowym. Jakby tego było mało, grę zrobiła firma LJN, słynąca z legendarnego dodupstwa. Dlaczego nie powiedziałem nic o muzyce? To, co zaraz zobaczycie, może rozwalić wam mózgi. To jest muzyka z filmu. Tak, tylko przyspieszona 3 razy. Dlaczego? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Do widzenia. Nie!